0-0 z Górnikiem Polkowice, jest niedosyt po tym meczu. No zdecydowanie. Wiedzieliśmy, o co gramy, że te wyniki gdzieś tam w dalszym ciągu układają się pod nas, także założeniem było zgarnięcie dzisiaj kompletu punktów. Niestety z przekroju meczu nie udało się tego zrobić, mimo że moim zdaniem mieliśmy zdecydowanie dogodniejsze sytuacje. Gdzieś zabrakło, myślę, troszkę szczęścia w tym meczu. Przed tym spotkaniem szanse na baraże znów się pojawiły. Matematycznie nadal one są, więc nadzieja wciąż się tli. No tak, no my jesteśmy profesjonalistami. Gramy dopóki piłka grze, będziemy walczyć i dawać siebie wszystko. Myślę, że to dzisiaj też pokazaliśmy na meczu. No mówię, troszkę tego szczęścia brakło. Dużo zdrowia zostawiliśmy i spory niedosyt niestety. Dla ciebie indywidualnie to na pewno mecz na plus, bo wróciłeś do bramki po dłuższym czasie, no i na zero z tyłu. Tak, no dla mnie osobiście na pewno zależało mi bardzo, żeby tutaj się dobrze pokazać, bo miałem trudne wejście do motoru i cieszę się, że z mojej strony no nie padła po prostu bramka. No gdzieś ja przynajmniej tak zawsze staram się bardziej patrzeć na dobro drużyny niż swoje i tutaj jest spory niedosyt w tym temacie i też ciężko się tak w 100% cieszyć z tego remisu.